Analiza indeksów WIG20 DAX i S&P. Witam Państwa w opracowaniu. Również przedstawię bieżącą sytuację na wykresie kontraktu w skali 60-minutowej. Zacznijmy tradycyjnie jednak od WIG20, no i pewnego rozczarowania. Spodziewałem się, że po przełamaniu strefy 2349-54 przynajmniej dojdzie do konfrontacji w tym kluczowym średnioterminowym węźle podażowym 2391-97. Punkt zwrotny wypadł jednak zdecydowanie niżej i co więcej, ta strefa 2349-54 no, jakby nie przeobraziła się w zaporę popytową. W tej chwili dzisiaj doszło do wyłamania i jeśli podaż się zmobilizuje, to równie dobrze może dojść do konfrontacji, ale tutaj w tym kluczowym, znanym nam już z moich poprzednich opracowań węźle popytowym 2315-20. Ponieważ przebiega tutaj median line, strefa jest zbudowana na bazie zniesienia 61,8, oczekuję, że popyt nie dopuści tak łatwo do zanegowania tej strefy. No, na razie widzimy pewną bezradność kupujących, również na tle bardzo silnie zachowującego się Eurolandu, więc gdyby ta strefa nie utrzymała jednak na naporu podaży, no, potraktowałbym to jako negatywny, taki krótkoterminowy, intradayowy sygnał, ale no, mogący tak naprawdę mieć dość negatywne implikacje dla popytu w postaci na przykład powrotu indeksu do tego bazowego wsparcia 2249-2260. Istotny zatem powinien okazać się, jeśli do niego dojdzie, ten wynik konfrontacji w tym przedziale wsparcia 2315-20. Indeks DAX w skali tygodniowej. Niewielkie naruszenie ważnej średnioterminowej strefy oporu 8310-8320. Jak już wiadomo, nie traktuje testu takiej strefy, tego typu przedziału cenowego jako bezpośredniego sygnału sprzedaży, ale gdyby w tej chwili doszło do wzrostu presji podażowej i na przykład niedźwiedziom udało się przedrzeć poniżej krótkoterminowego, w moim odczuciu wiarygodnego przedziału wsparcia 8153-83, nie wykluczałbym możliwości wejścia indeksu niemieckiego w kolejną, już zdecydowanie silniejszą fazę ruchu spadkowego. Na razie takim potencjalnym zagrożeniem pozostaje tutaj ten test strefy 8310-20. S&P, podobna sytuacja, znajdujemy się ponad średnioterminowym węzłem podażowym 1607-1615. Powrót poniżej tej strefy to jakby pierwsza zapowiedź kłopotów w obozie popytowym, natomiast no, taką silną manifestacją z takim wzrostem presji podażowej mielibyśmy do czynienia dopiero w momencie zanegowania ważnej krótkoterminowej strefy wsparcia 1578-1582. I obiecany wykres kontraktu w skali 60-minutowej. Eksponowałem dzisiaj przedział 2330-33. Doszło do zanegowania tej strefy. Kontrakty znalazły się blisko kolejnego przedziału, o którym pisałem z kolei w dzisiejszym komentarzu porannym, 2313-2316. Ten dolny cień to jakby dowód na to, że popyt no, obudził się w tym rejonie cenowym, aczkolwiek no, takim sygnałem wskazującym, że popyt przejmuje kontrolę nad rynkiem w ujęciu intradayowym, byłby w tej chwili powrót kontraktów ponad zakres 2333-36, czyli to jest część tej dawnej, można powiedzieć, strefy wsparcia w powiązaniu ze zniesieniem 38,2 bieżącego impulsu podażowego. Z dość niepokojącym sygnałem mielibyśmy do czynienia, gdyby ten węzeł 2313-2316 uległ dzisiaj zanegowaniu, ponieważ to mogłoby implikować ruch w kierunku kluczowego, bazowego wsparcia 2300-2303. Podobnie jak w przypadku WIG20 i tej strefy 2315-2320, zanegowanie na kontraktach przedziału 2300-303 to być może taki wstępny sygnał negujący cały ten impuls popytowy. Tak więc dobrze by było, żeby jeśli ten ruch spadkowy w tej chwili się pogłębi, żeby jednak popytowi udało się wybronić przedział 2300-2303. Dziękuję bardzo.